Za chwilę się przekonamy, czy warto było wydać 60 zł na Moviebox. Okej, witajcie na kanale Book Please. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing tego oto Movieboxu, który zamówiłam sobie ze strony Moondrive. Jestem bardzo ciekawa, co tam zostało wsadzone do środka, więc za chwilkę Wam pokażę to i zobaczycie moją reakcję. No i jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, to wiecie, że ja za bardzo nie jestem za tą ideą boksów książkowych. Ogólnie takich boksów, nawet tych kosmetycznych, już mi to po prostu nie bawi i nie widzę sensu, żeby wydawać pieniędzy na takie rzeczy, bo zazwyczaj w takich boksach wsadzone są książki mało znanych autorów albo fragmenty tych książek, pełno ulotek, notesiki, długopisy. I właśnie przez te takie drobiazgi, które dla mnie są zbędne i mało interesujące, uważam, że lepiej wydać takie pieniądze na kilka książek, które od dawna nas interesują i które od dawna chcielibyśmy przeczytać i posiadać, niż kupować takiego kota w worku. No i właśnie gdyby nie to, że w tym boksie jest książka Me, Earl and the Dying Girl, to oczywiście w polskiej wersji językowej, to pewnie bym się nie zdecydowała na kupno tego i przy okazji też chciałam zobaczyć, jak się postarało wydawnictwo, co ono tam włożyło, czy to będzie też taka lipa jak inne boksy, czy znajdzie się tutaj pełno ulotek, jakieś notesiki, kubeczki, czy rzeczy, których no po prostu nie potrzebuję. Chyba że byłyby to kredki, to wtedy bym jeszcze się ucieszyła, bo ostatnio mam manię na kredki, przez to, że zaczęłam znowu kolorować i uzależniłam się od tego, no, bez kitu, uzależniłam się od kolorowania. Ale o czym ja teraz gadam? Przechodzimy do unboxingu tego pudełka. Aha, jeszcze nadmienię, że nieco to pudełko wyprostowałam, dlatego że przyszło ono do mnie w tragicznym stanie, więc kurierzy z UPC, bardzo fajnie dziękuję za to, że dbacie o nasze zamówienia, o to, że wydajemy pieniądze, żeby dostać pognieciony pudełka, więc super. No super. No i musiałam trochę je wyprostować, więc wiem, że tutaj są takie żółte fafrocle i chyba fioletowy papier, czy coś takiego. Dobra. No i tak. Różowy papier jest. Fafrocle są. Nie wiem, co z tym zrobię. Pewnie zaraz będę miała tego pełno w pokoju i już mnie to wkurza. Ale wiadomo, fafrocle są fajne. Tylko co ja mam z nimi zrobić teraz? No, po długo przecież je nie rzucę. Nie chcę mi się tego później sprzątać. Okej, położę sobie na krzesło. Dobra. Fafrocle. Dobra, coś tam może mi wypaść z tych fafrocli. Więc odsłaniamy papier. O nie, podarło. Ej, ile tego papieru tu jest. I to jest niewygodne. O, tu widzę książkę. O, widzę zakładkę. Nie wiem, coś tam spadło, ale jeżeli ja nie mam podglądu w aparacie takiego, przez który mogę widzieć, to nie wiem, co tam wam pokazuje. I teraz ja zobaczę. Okej. Pierwsze, co widzę, popcorn o smaku masła. Fuj, nie lubię tego popcornu. Jadłam go o smaku masła, był niedobry. Salony jest znacznie lepszy. I też dla mnie to jest mało przydatne, bo nie mam mikrofalówki, więc szkoda. No ale też nie będę rozpaczać, bo nie lubię tego smaku. Jej, i jest książka i jest bardzo ładnie wydana. Mega mi się podoba. Super, że zostawili oryginalną okładkę. Nie wiem czemu, ale miałam wrażenie, że ona jest grubsza. Ale super. Mega mi się już podoba. Jestem bardzo ciekawa, co w jej środku jest, jaka jest historia, bo do dawna chciałam ją przeczytać, bo była zachwalana na zagranicznym BookTubie. Ale naprawdę plus za to, że zostawili oryginalną okładkę. Podoba mi się. Więc z książki jestem zadowolona. Nie wierzę. Daj film! Ale czad, więc książka kosztuje 35 zł. Film nie wiem w jakiej cenie jest, ale dajmy na to, że też 30 zł. No to tu już się cenowo wyrównuje. Więc, ale super, będę mogła już od razu obejrzeć film po przeczytaniu książki, chociaż widziałam, że jest już on też w internecie. No ale super, będę miała film. Czad, dawno żadnego filmu na DVD nie kupowałam, więc
To już mi się podoba, że nie jest na przykład kubeczek, a jest film. Dalej mamy zakładkę z napisem April, czyli kwiecień, ale nie jestem pewna, czy to chodzi o miesiąc, czy może ktoś w tej książce ma na imię April. Więc tutaj jest dla mnie zagadka. No i z tyłu tak to wygląda, więc super, zakładki są zawsze spoko. I ja nie wierzę, że oni to wsadzili, po prostu nie wierzę. Nie wierzę, mam nadzieję, że to będzie ten rozmiar, który ja lubię. Chociaż nie, widzę, że już jest mniejsza. Ale i tak super! Torba na książki! Więc dla samej torby już się cieszę i nie żałuję, że kupiłam sobie ten box. Bo ja uwielbiam książki z... Nie książki. Książki też, ale torby z Moondrive. One są idealne. Ja mam jedną taką z napisem Summer i trochę mi tak... Szkoda było ją nosić w zimę, bo wiadomo, napis Summer i zimą, tak ten. A teraz będę miała taką całoroczną i mniejszą. To jest jedna strona. I to jest druga strona. Ta chmurka kojarzy mi się z Gwiazd Naszych Wino. Fajne. Więc... Nie żałuję, że kupiłam sobie ten box, bo jest naprawdę fajny i nie ma tutaj żadnych takich beznadziejnych rzeczy. A nie, coś tu jeszcze jest. Magnesy! Obiecujesz, obiecuję. Prawie jak okej. Ale fajne, tylko co ja z tymi magnesami zrobię? Ja nie lubię sobie magnesów stawiać na lodówkę, więc... Dla mnie mało przydatne, ale ogólnie... O Jezu, jeszcze więcej tych paprocków. Ogólnie jestem bardzo zadowolona i uważam, że wydanie tych 60 zł nie poszło na marne. Bo jest torba, jest książka, jest płyta DVD, więc tak. Ten box mi się podoba, jestem zadowolona z niego. Cieszę się, że nie było notysików, długopisików i czegoś takiego, bo wtedy bym się wkurzyła, więc jeszcze nie wiem, czy sobie zamówię kolejnego tego boxa od Moondrive, ale jeżeli będzie jakaś fajna tematyka, jakaś książka, która mi się spodoba, to na pewno sobie go zamówię, może wtedy też będzie torba. To by było fajne, jakby była torba. Cieszę się, że nie było koszulki, bo tak podejrzewałam, że coś takiego mogą wsadzić, bo wiem, że wydawnictwo Moondrive ma też koszulki, i bałam się, że będzie to koszulka i to jeszcze takiego rozmiaru, w który po prostu bym się nie wcisnęła, bo te rozmiary, które widziałam na stronie, to są zdecydowanie dla mnie zbyt małe. Jak jesteście wielkości Hodora, no to co się dziwić, że są za małe. Ale tak ogólnie to jestem zadowolona z tego zamówienia i cieszę się, że kupiłam ten box, bo naprawdę warto było wydać te 60 zł, jestem zadowolona. Że nie było takich śmieci. No jedyne, co mi się nie przyda, to na pewno ten popcorn i te magnesiki. Zakładka zawsze się przyda. I na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że trochę bałam się, że ten box do mnie nie dojdzie, ponieważ nie dostałam ani żadnego powiadomienia, że wpłata wpłynęła, ani że ten box został wysłany. I tak się zaczęłam martwić, no ale później jak napisałam do Woblink, czyli tej strony, przez którą się kupowało ten box, wchodziło się na Moondrive, ale później przez Woblink, wiecie, takie, kto kupował, to wie. No i później do mnie napisali, że jednak mieli jakąś awarię i nie byli w stanie tego wszystkiego ogarnąć na czas. Podejrzewam, że to jest początek takiego czegoś i trudno to wszystko ogarnąć, no ale to są dość duże strony, więc takie rzeczy nie powinny się zdarzać, no bo pieniądze zeszły z konta i nagle, wow, nic, żadnego powiadomienia, zaczęłam się martwić, ale całe szczęście odpisali po dniu. No i też bardzo byłam zdenerwowana na kuriera za to, że nie raczył nawet tu przyjść i przynieść mi tej paczki, tylko zostawił awizo, chociaż ja byłam o tej godzinie w domu. Oczywiście ogromny minus dla kuriera za to, że po prostu nie traktował tej paczki dobrze i przyszła ona pognieciona, więc jakby tam jakiś kubek był albo coś szklanego, coś delikatnego, to już by było po tym. No i do kogo bym się miała zwrócić? Oczywiście do nikogo. No więc może wydawnictwo Moondrive powinno zrobić trochę grubsze kartony albo zmienić dostawcę, bo to nie jest pierwszy raz, gdy zamawiałam przez UPC i przyszło do mnie coś w tragicznym stanie.
No i się wkurzyłam, bo to jednak są niemałe pieniądze. I może warto pomyśleć też o innych formach dostawy, jak na przykład do paczkomatu, bo to by było na pewno lepsze. Jeszcze nigdy nic z paczkomatu nie przyszło mi w tragicznym stanie. Zawsze było wszystko super, więc no... Taka mała uwaga na przyszłość. I to chyba by było na tyle w tym filmiku. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o takich boksach książkowych. Czy wam ta idea się podoba? Czy wolicie kupić kilka książek, które od dawna was interesują i mieć pewność, że nie kupiliście kota w worku? Czy lubicie być zaskakiwani przez takie pudełeczka, w których nic nie wiecie? Ja osobiście nie przepadam za niespodziankami, więc może to też wpływa na to, że takie boksy mnie nie interesują, ale takie, tak jak wam powiedziałam, karteczki, ulotki, notesiki nie bardzo mnie kręcą. Chyba, żeby były to notesiki, długopisy i inne rzeczy związane z K-popem, to wtedy bym pewnie kupowała taki boks, ale pewnie taki boks nie istnieje. A jakby istniał, to już pewnie bym od dawna go subskrybowała, bo jednak te rzeczy związane z K-popem są mega drogie. A tak jest z książkami. Są w miarę tanie i można sobie samemu je zrobić. Jeżeli macie Movieboxa, to napiszcie mi, czy jesteście z niego zadowoleni, czy się cieszycie, że wydaliście w taki sposób 60 zł. Ja jestem ogromnie zadowolona, nie spodziewałam się, że tak mi się ten box podoba. Jestem ciekawa, co będzie w następnym. Jeżeli coś ciekawego, to może też skuszę się na kupno jego. A chyba najbardziej jestem zadowolona z torby, bo będę miała więcej torby do noszenia książek i też będzie ta bardziej poręczna, więc na pewno biorę ją ze sobą na targi książki. Tak. Chociaż nie wiem, czy nie powinnam tej większej. Jakby co, wezmę dwie. Więc jeżeli filmik wam się podobał, to dajcie kciuka w górę. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. Zapraszam was również na moje media społecznościowe, do których linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye bye.